Cześć, witaj w kolejnej lekcji, jakie ćwiczenia wykonywać, żeby grać czyste dźwięki. No, to jest taki trochę temat złożony, bo to się składa na to dużo różnych elementów, o których sobie oczywiście powiemy. Ale zaczniemy już z grubej rury, po prostu gramy, mamy piórko, o nim sobie też powiemy jeszcze za chwilę, ale generalnie działamy, po prostu, żeby było już na maksa. Jakieś bardzo, bardzo ważne, trzeba pierwszą rzecz sobie powiedzieć, bardzo ważne jest to, że odpowiednia jakość dźwięku wychodzi, dźwięk wychodzi w ogóle z palca lewej ręki. Tak naprawdę z tego, jak ta lewa ręka pracuje, taki też jest dźwięk. Oczywiście połączenie, uderzenie w strunę też jest bardzo istotne. Jednak mimo wszystko początkujący mają bardzo duży problem z tym, żeby synchronizować w ogóle uderzenie piórka i dociśnięcie palców. Także pierwsza rzecz, ułożenie palca lewej ręki, palców lewej ręki przy progu. Ogólnie na próg, tak w żargonie gitarowym mówi się ogólnie to pole, które jest pomiędzy tymi drutami, prawda? Tak naprawdę próg to jest właśnie ten drut, który tutaj mamy. I mówiąc kładź palec przy progu, to właśnie chodzi przy tym drucie, prawda? Bo tak naprawdę, jeżeli patrzymy na pierwszy próg, pierwsze pole, bo tak naprawdę to miejsce tutaj to jest pole, a próg jest tutaj. Pierwszy próg tu, drugi próg tu, trzeci próg tu, czwarty, piąty, prawda? Czyli ten drut. Kładąc palec na polu, czyli mówiąc w żargonie muzycznym na progu, musimy go kłaść jak najbliżej progu, czy jak najbliżej tego druta. I dużo osób początkujących kładzie go w różnym miejscu, na przykład na środku tego pola, albo bliżej, jak najbliżej tego miejsca, tego można powiedzieć progu zerowego, czyli jeżeli grają na drugim progu, to jak najbliżej pierwszego naciskają. I wtedy dźwięk jest, uwaga, jest pierdzący, jest taki bardzo, bardzo nieprzyjemny, a poza tym ta osoba wtedy naciska go z całej siły i przez to się zmienia wysokość dźwięku. W najgorszym wypadku brzmi to w ten sposób. Brzmi to strasznie, ktoś jakby po prostu dusił kota, jak to się mówi. Więc teraz tak, jeżeli my w takim razie, dobra, aha, czyli najmniejszy wysiłek naciskania dźwięku to jest właśnie ten, gdy położymy palec tuż przed progiem. Nie tak, jak było tutaj wcześniej, przy progu wcześniejszym, tylko przy tym, o którym mówimy, czyli pierwszy próg, pierwszy drut. Drugi próg, drugi drut. Teraz zawsze przy graniu dźwięków, zawsze, zawsze, zawsze musimy pamiętać o tym, żeby te palce układały nam się właśnie tuż przed drutem, tuż przed progiem. Wtedy mamy tak, nie fałszuje nam dźwięk, naciskamy lekko, musimy pamiętać o tym, że właśnie naciskać go lekko i faktycznie bardzo wymaga to od nas małego wysiłku, bo wystarczy... Wystarczy dotknąć ten próg, wystarczy go dotknąć, nie naciskać i brzmi naprawdę nam to bardzo fajnie. Czyli po prostu naciskamy przed progiem i naciskamy go lekko, jak najlżej. Tutaj jest taka zasada, że, bo się pytają uczeń, ale jak to mam mocno nacisnąć, powiedz mi jak to mam nacisnąć. Ja mówię wtedy tak, naciśnij, zaczynaj, dotknij samą strunę bez dociskania. Dotknij samą strunę i zacznij dociskać do gryfu. Teraz zobaczymy, czy to będzie w ogóle, jak to będzie w ogóle wychodziło. Mam pustą, znaczy pustą. Naciskam piątą strunę na pierwszym progu, tylko ją dotykam. Naciskam coraz mocniej. O. Nie z całej siły, tylko żeby wyczuć granicę między takim brzęczeniem, jak tutaj było, takim, można powiedzieć, z dźwiękiem zX-owanym, a dźwiękiem brzmiącym już.
Wtedy będzie najbardziej optymalny, najbardziej optymalna siła użyta do najmniejsza, najbardziej optymalna siła użyta do wydobycia dźwięku. Oczywiście, jeżeli położymy palec na progu, też dźwięk będzie, można powiedzieć, najgorszy, jaki można wydobyć. Będzie dźwięk pierdzący, będzie dźwięk taki niefajny. Dobra, teraz kolejna rzecz. Żeby były poprawne dźwięki, żeby fajne dźwięki wydobywać, żeby poprawne wydobywać. Bardzo istotne też jest to, synchronizacja prawej ręki z lewą. Jeżeli my chcemy zrobić tak, żeby dźwięk brzmiał dłużej, to my po prostu bezwzględnie zawsze ustawiamy ten palec, trzymamy go. Można powiedzieć bardzo oczywiste. Tylko musimy wyrobić sobie też taką siłę, że naciskamy go lekko, ale tak, żeby znowu nie zaczął nam jakoś brzmieć tak dziwnie. Jeżeli my chcemy zagrać, żeby ten dźwięk w ogóle się nie wydobywał, to po prostu od razu po uderzeniu piórkiem podnosimy palec. Ale jak podnosimy palec? Nie podnosimy go, nie zabieramy go gdzieś tam daleko, pokazujemy na coś, tylko go podnosimy do tej pierwszej wyjściowej pozycji, tak jak pokazywałem przedtem, do tej pozycji takiej, gdzie tylko muskamy palec, muskamy strunę palcem. To jest ta pozycja. I teraz na przykład, jeżeli chcę wydobyć dźwięk krótki, naciskam przed progiem i zaraz go podnoszę do takiego momentu, że ja od razu tym palcem pierwszym tłumię strunę. To jest pierwsze tłumienie, o tłumieniu sobie jeszcze powiem, ale to jest pierwsze tłumienie. Po prostu nie zabierając palca całkowicie ze struny, powoduje, że ten dźwięk jest ukrócony od razu po uderzeniu. To jest bardzo istotne i zarazem bardzo fajne, bo ten dźwięk mamy bardzo, bardzo krótki. Kolejna sprawa jest taka, że musimy sobie od samego początku zdawać sprawę z tego, że poprawne wydobywanie dźwięku, poprawne brzmienie gitary zależy od tego, jak my te palce trzymamy, prawda? Bo na przykład ja, jak zaczynałem, to sobie myślałem tak, jeżeli uderzam jakąś strunę, to ja właśnie tylko tą strunę potrzebuję. Tylko tą, na przykład czwartą strunę. Więc naciskałem prawie, że pionowo palcem starałem się nacisnąć pionowo, żeby ten dźwięk wydobyć, żeby inne przypadkiem się nie wzbudziły i żeby mnie nie zagrały. Ale musimy rozróżnić sobie kilka, przynajmniej dwa rodzaje uderzeń, jakie mamy. Jedno to jest akordy. Trzy rodzaje uderzeń. Jeden to jest akord, po prostu. Uderzamy wszystkie struny. Drugie rodzaje uderzenia to jest... pojedyncze dźwięki. A kolejny to jest na przykład coś takiego. W pierwszej sytuacji grania akordowego sytuacja jest jasna. Musimy tak nacisnąć na struny, żeby nie zgasić tych pozostałych, prawda? Jeżeli mam nacisnąć w akordzie na przykład A dur, muszę nacisnąć drugą, trzecią, czwartą strunę na drugim progu, to muszę tak je nacisnąć, żeby nie stłumić pozostałych. Tu jest oczywiste. Jeżeli gram ten trzeci przykład, takie arpeggio, to co było tu, to oczywiste też jest, że jeżeli używam czwartą na drugim, trzecią na czwartym i pustą drugą i najgrubszą czy piątą pustą, to oczywiste jest tak, to, że muszę ustawić te palce jak najbardziej pionowo, tak żeby po prostu nie zniszczyć tego brzmienia tych cienkich strun. Tak, to są akurat takie dwie sytuacje bardzo, jakby, no można powiedzieć, dość trudne, bo tu musimy się naprawdę nagimnastykować, tu musimy tą rękę mocno tutaj powysuwać.
To są faktycznie dość trudne ćwiczenia. Natomiast w tym trzecim graniu melodii, graniu pojedynczych dźwięków, tutaj sytuacja przedstawia się zupełnie inaczej. Tu musisz pamiętać, że prawie że zawsze, w zależności oczywiście od melodii, od gatunku powiedzmy muzycznego, od jakiejś frazy, prawie zawsze jest tak, że my kładziemy ten pierwszy palec wskazujący, on jakby leży na strunach. I on od razu powoduje stłumienie tych strun, które nie chcemy, których nie chcemy, żeby nam brzmiały. Czy w power chordach? Po prostu ten paluszek pierwszy kładzie się w poprzek gryfu. Oczywiście pozostałe palce też mogą się, że tak powiem, lekko położyć. Jeżeli ja gram power chorda 3-5-5 na strunie 5, 4, 3, to pierwszy palec leży w poprzek całego gryfu i tłumi dwie najcięższe struny. Ich w graniu nie słychać. Ale z kolei paluszek czwarty naciska strunę G, paluszek trzeci strunę D i paluszek pierwszy od razu naciska strunę piątą. Ale jeszcze jest jeden bardzo fajny szczegół, bardzo taki, no można powiedzieć, o kurczę, teraz o tym mówisz, że pierwszy paluszek wskazujący tłumi od razu też strunę grubszą. Tak go kładę, że on od razu tłumi, o grubej nie słyszę. Najgrubszej teraz nie słyszę, bo on ją dotyka. On nie gdzieś ją wywala poza obręb gryfu, ale ją po prostu dotyka. I teraz ja mogę nawet grać tak. Uderzam przez wszystkie struny, ale dzięki tej technice właśnie naciskam i pozostawiam do wybrzmienia tylko i wyłącznie te dźwięki, które potrzebuję. Tak samo to jest właśnie w graniu melodyjnym, melodycznym, solówkowym, riffowym, że po prostu sobie tymi palcami tutaj takie kładę, że po prostu one je od razu tłumią dźwięki. Dobra, ale teraz jeszcze musimy powiedzieć sobie o ćwiczeniu, które musisz wykonać w domciu, jako zadanie domowe. Pierwsze ćwiczenie to jest takie, żeby przeanalizować wszystkie te ułożenia palców, o których mówiłem. Prawda? To, żeby dźwięk był tuż przed progiem. To wszystko, co mówiłem, przeanalizowałem, musisz koniecznie zagrać i przetestować samemu. Na tym to polega. Ale ćwiczenie, które dodatkowo, poza tymi rzeczami, o których mówiłem, które musisz koniecznie zrobić, to jest mianowicie granie na pustych strunach. Od razu sobie od tego zaczniemy. O pracy prawej, lewej ręki zaraz sobie powiemy, ale ćwiczenie, które koniecznie musisz zagrać dodatkowo przy tej lekcji, to jest z użyciem piórka i z użyciem tutaj na pierwszym progu sobie zagramy. Mianowicie chodzi o to, żeby zagrać 4 razy. Nie pytaj się dlaczego 4 razy. 4 uderzenia każdej ze strun. Na pierwszym progu. Uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery. Na pierwszym progu i dalej też. To nie będzie tak łatwo. Następnym palcem na drugim progu. Drugim palcem. Tu już od razu trzymamy się zasady, o której później powiemy. Na trzecim progu, trzecim palcem. Na czwartym. Tak, po co to w ogóle to ćwiczenie? Dzięki takiemu jakby ciągłemu graniu wyrobisz sobie nawyk, żeby ten dźwięk zawsze był poprawnie zagrany. Bo przy takim jednym sobie, dobra, jak to mam nacisnąć? O, dobra, koniec.
Nie, właśnie musimy robić tak, że już przy konkretnym graniu, żeby te palce wyrobiły sobie nawyk odpowiedniego dociskania, tak jak mówiłem na samym początku, przed drutem, przed progiem i odpowiedniego też odpowiedniej siły docisku. To jest bardzo istotne i szalenie ważne. Także to byłoby takie ćwiczenie, przegrać sobie raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, po każdym paluszkiem poszczególne tej progi. Dobra, kończymy na teraz, zadanie domowe musi być koniecznie odrobione i do zobaczenia w następnej lekcji już za chwilę. Papatki.